Miało być łatwiej, ale czy jest? Od czasu budowy przejścia podziemnego w Działdowie mieszkańcy mają spore trudności z przedostaniem się z jednej strony miasta na drugą. Powodem są psujące się windy, strome schody i obawa o bezpieczeństwo spowodowane brakiem monitoringu w tunelu. Co sądzą na temat ci, co na co dzień muszą zmagać się z niedogodnościami? Rzadko korzystam, także nie powiem pani, czy jestem zadowolony. Chociaż ludzie narzekają, bo tam na windy narzekają, na to, że są pozamykane, także nie wiem. Często Czyli na pewno dla starszych osób mi się wydaje. Bo jeszcze ja w tym wieku jestem, że przelecę sobie, nie? A starsze osoby mają jednak problem. Tutaj widziałem i z wózkami, jak winda nieczynna czy coś, to muszą targać. To jest trochę takie, mi się wydaje, złe rozwiązanie. Bo nie zjazdów jakieś, nie wiem, czy coś, to jakoś inaczej powinno być rozwiązane. Zakaz jest z rowerami, a starsza osoba jak ma objechać Działdowo naokoło, pod górkę czy coś? daleko trzeba iść, No to daleko, objechać. bo jeżeli stąd, no to musi objeżdżać aż tam, powiedzmy, drugi koniec miasta, tak? Jest przejazd pod tunelem, nie? A tam, wie pani, jeszcze dla młodego to nie ma takiego problemu. Czyli mi się wydaje, że starsze osoby to mają problemy, nie? Wiele pań ma dużo problemów z przejściem z wózkami, inwalidzi też mają problemy, windy co chwila prawie nie działają, więc co chwila każdy pomaga im sprowadzić ten wózek, ponieść, więc nie jestem zadowolony bardzo. Czyli windy często, że nie działają, zdarza się. Tak. Wie pani, to stworzyło w tym mieście bardzo ciekawy klimat i jest to też świetne miejsce do zdjęć. A także uliczni wandale mogą sobie I porobić też góra graffiti, fajnie się nawet. A jeśli chodzi o samo przejście, samo czy przejście? faktycznie spełnia oczekiwania, czy każdy może zejść, przedostać się na drugą stronę Tak, tylko utrudniło to ruch uliczny w Działdowie. Dlaczego? ponieważ tamto przejście podziemne zostało wbudowane i zamknęli tamtą drogę na Księżą Dworskiej. Tak, i to utrudniło komunikację w mieście. Rozumiem. A żeby obejść teraz to przejście, daleko trzeba się udać? Żeby obejść to przejście? Tak. Jak inaczej możemy przejść? No nie, możemy przechodzić, idziemy niby dłużej, tak? Ale jednak nie musimy czekać, jak jadą pociągi. Nie musimy czekać, a nikt nie lubi czekać. Więc spełnia oczekiwania. Windy często nie działają. Także zdarza się, ja wolę z wnuczkiem też przejść sobie górą jak windą. Także nie wiem jak komu, ale mnie to tak pół na pół. Powiem szczerze tak, że stare kamienice nie pasują do tego mostu takiego nowoczesnego, ale myślę, że dużo się zmieniło. Chociażby to, że cicho jest, a tak jak przejeżdżali przez ten tutaj, przez ten przejazd, to tylko było łup, łup, łup. No, co prawda windy, no tu jest. Nie mogli zrobić takiej ścieżki, żeby zjechać gdzieś tam na 3-4 kroki i by była sprawa załatwiona, nie? Ale myślę, że dużo zmienił ten wiadukt. No przydatny jest, bo jak niektórzy mają szybkie jakieś spotkanie, to mogą od razu tak przejść, a tak to nie mogą tak od razu przejść, a tak to mogą od razu tak przez tamto. No jest problem, mają problem osoby z wózkami, z rowerami. Myślę, że jest duże utrudnienie. A przecież jest winda. Co z windą? Windy często się psują, obecnie chyba też nie działają. A w tej chwili akurat działa, ale często bywa, że nie działają? Zdarza się, tak. Ostatnio nawet też nie działały. Nie można rowerem, nie można wózkiem przejść przez to przejście. Tu jest strasznie. To jest po prostu strasznie. Wieczorem jak się idzie, ja sobie poradzę, mówię. Dam sobie radę, nie, ale naprawdę osoby starsze, to ja kilka razy tutaj starsze pani sprowadzam, one się boją. Windy naprawdę są tak zrobione, że można się zaciąć, a już mi się zdarzyło raz zaciąć. Także te przejście to trochę nie halo. Tu nie ma ścieżki rowerowej, po tej stronie powinna być ścieżka. Ta ścieżka, która jest na wiadukcie, nie nadaje się do niczego, bo zjeżdżanie z nią wjeżdża się na rondo, więc po prostu to jest porażka dla mnie. Można było dużo lepiej to zrobić i myślę, że tutaj, którzy rządzą, to powinni byli to zrobić i dopilnować. Nawet jeżeli to jest droga wojewódzka, takie argumenty do mnie nie docierają i nie przekonują mnie. Bo po to jest gospodarz i po to jest Rada Miasta, żeby tu było dobrze, nie? I inne władze, które powinny się tym zająć, nie? No trudno, będziemy się męczyć następne 30 lat, nie? Poradzimy sobie z tym, jakiś monitoring, można coś poprawić, zjazdy, żeby chociaż jakoś sobie radzić, nie? No już trudno, no tak nas spotkało taki los, no. No fajnie, no dobra, się przejedzie, no ale jak się chodzi, to się chodzi z torbami, nie? No. Ja sobie poradzę, nie? Ale starsi ludzie, tu kilka razy się potknęło i spadło, nie? Już takie były sytuacje, nie? No, 70-80-latek po tych schodach i one są za strome dla niektórych osób, no. I tyle. Takie jest moje zdanie, nie? Tak, tylko lepszy monitoring mógłby być.
bo już jest zdewastowane trochę. To znaczy, ja akurat tym przejściem to przyszłam pierwszy raz, ja mieszkam od strony Księżodworskiej. No i nie bardzo, bo nie ma zjazdów do rowerów, do wózków. Na przykład na Księżodworskiej jest zepsuta winda w tej chwili i niestety jej wózkiem nie da rady. A więc po pierwsze, windy ciągle nie działają. Tutaj nawet pan niedawno niepełnosprawny chciał zjechać i nie miał jak. A więc pomogliśmy z kolegą, po prostu go znieśliśmy na dół. I bardzo, bardzo, bardzo narzekał, a no i ogólnie tutaj jest bardzo niewygodnie, jest w ogóle nieprzemyślana budowa. Schodzi się też, o właśnie, pan rowerzysta musi znosić rower, nie ma żadnej windy takiej pomocniczej. Straż miejska kara za to, że ktoś jedzie windą. Zdarzyły się takie incydenty, a więc no to chyba tyle by było na temat tego wiaduktu. Poprzednie władze pozwoliły sobie na to, aby nie dostosować tejże inwestycji do potrzeb mieszkańców. Teraz trzeba pozamiatać po poprzednikach i naprawić błędy. Cudu techniki już nie będzie, ale może koszmar się skończy.